W przeddzień Święta Narodowego w lekcji historii z prawdziwego zdarzenia uczestniczyli uczniowie ze szkoły podstawowej w Tanowie. 10 listopada w Bibliotece Tanowskiej Szkoły uczniowie mogli obejrzeć wystawę, którą zorganizowała Dorota Błaszczyk. W naszej szkole każdego roku z taką dużą uwagą obchodzimy święto odzyskania przez Polskę niepodległości i każdego roku organizowane było przedstawienie. W tym roku niestety ze względu na pandemię i obostrzenia, jakie są, pomyślałam o tym, żeby zorganizować takie mini muzeum w bibliotece. Pomogła mi w tym pani Małgorzata Stawarz i obie zorganizowałyśmy tą wystawę. Wystawa była dostępna od godziny 9 do 15. W tym czasie odwiedzili ją wszyscy uczniowie Tanowskiej Szkoły. Młodzież obejrzała również filmy pozyskane z Instytutu Pamięci Narodowej. Uczniowie obejrzeli oryginalne eksponaty wypożyczone od Jana Matury, polickiego miłośnika historii lokalnej, oraz z Muzeum Motoryzacji i Wojskowości w Tanowie, które prowadzą Bogna i Leszek Budyłowscy. Pomysł wynikł z długich lat zbierania różnych dokumentów, sprzętów motoryzacji i sprzętów militarnych jako kolekcja. Jak już ta kolekcja była na tyle duża, że było co pokazać i podzielić się z innymi, wpadliśmy na pomysł, żeby zarejestrować się jako muzeum. A ja prezentuję sylwetkę żołnierza Armii Pruskiej, 34. Pułk Królowej Szwedzkiej Wiktorii. Żołnierz Armii Pruskiej, ale Polak, wcielony siłą do wojska, uczestnik I wojny światowej, no i później, powiedzmy, że budowniczy niepodległej Polski. Stare dokumenty, dyplomy, odznaczenia wojskowe, broń, szable czy umundurowanie robiły wrażenie i działały na wyobraźnię młodego pokolenia. Bardzo mi się podobały no te wszystkie pamiątki, to na pewno. Broń była ciekawa, czapki były ciekawe, no i też te dowody niektóre z różnych lat. Starych. Najbardziej mi się podobało rozwój wszystkiego, jak na przykład kiedyś były miecze, a na przykład teraz są takie maszyny podwojenne i wszystkie obronne właśnie rzeczy poszły bardzo w górę, ta maszyneria właśnie. Bardzo mi się to podoba. No i wystawy, bardzo fajnie mi się dowody oglądało, na przykład stare, albo jak kiedyś były odciski palców na tych żołnierskich płytach, że tam ktoś jest żołnierzem. No i stroje mi się też podobają. Najbardziej się dowiedziałem, jakie bronie były w tamtych czasach, co się działo, jak spustoszenia jakie były, ile ludzi zostało zabitych. Też najbardziej pamiątki mi się spodobały, o właśnie legitymację, jak dzieci musiały się pokryjomu uczyć polskiego. Na wystawę zaproszono głównie uczniów szkoły ze względu na pandemię. W tej szczególnej sytuacji inicjatywa zorganizowania tej swoistej lekcji historii jest cennym działaniem dla lokalnego środowiska szkolnego.